Pranie na kukurydzę. O, wystawiane, wystawiane. Jest, jest. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wędkuj z Bigfootem i dzisiaj po raz kolejny spróbuję swoich sił z karasiami. Nie było mnie tutaj zaledwie kilka dni, no i dość mocno się zmieniło. Zdecydowanie bardziej jest zarośnięta miejscówka, także myślę, że początkowo trochę zielska się będzie czepiało, no ale myślę, że i ryb też może być więcej, będą na pewno mniej płochliwe, także ja zabieram się za zrobienie zanęty i widzimy się za chwilę. No i taka zmiana, dzisiaj GST, karplin karaś, fajna, żółciutka zanęta, naprawdę i ja ją lubię, i ryby, no i do tego wiadomo, standard, ziemia torfowa, plus do tego wiadomo robale, dzisiaj mam czerwoną pinkę, no i jeszcze taki miks, który mi został. A, no i najważniejsza rzecz, bym zapomniał, kukurydza, bez tego nie zaczynam łowienia. W sumie mógłbym tylko nęcić tą kukurydzą i myślę, że efekty byłyby naprawdę dobre. Dobra, to mieszamy. Jak zwykle niewiele zanęty, 1/3 paczki, to już była otwarta zanęta. No i dzisiaj na szczęście mam pojemniczek na wodę. Nie muszę ręką prosto z łowiska dolewać. Ależ to pachnie. Niuchnijcie. Naprawdę świetna zanęta. No i ma trochę grubsze frakcje. To niech sobie odpocznie. Ja w międzyczasie rozłożę sprzęt. Później wiadomo, dodatek torfu, robaki, kukurydza i łowimy. Zestawy już rozwinięte, nawet zarzucone tak wstępnie. A nuż coś weźmie. No ale wracajmy do zanęty. Tutaj już to ładnie przeschło. Jeszcze odrobinę wody. No i ziemię, żeby to przyciemnić. No i złożyć. No i oczywiście dodać jeszcze takie lekkości. No i fajny taki ciemny kolorek wyszedł. Jeszcze trzeba to domoczyć. Najlepiej sokiem z kukurydzy. Dodatkowy aromat. Od razu kukurydzy trochę dosypię. Jeszcze trochę. I kukurydzy też trochę. Wydaje się, że jest idealnie. Da się to zgnieść ręką. Da się ugnieść kulkę, ale ona się łatwo rozpada. Dobra. Pinki jeszcze trochę, cyk, czerwonej, tego miksu. Już tutaj za wiele nie zostało. A jeszcze trochę grubego białego. Mam to. Także tak to wygląda. Po jednej kuli na spławik. Reszta oczywiście na donęcanie. Jeszcze takie dwie kuleczki. Oczywiście nie zanęcę teraz idealnie na spławik, tylko trochę obok. O, i tutaj trochę spłynęło. Dobra, przerzucamy i czekamy na pierwsze branie. No dzisiaj wyjątkowo trudno się łowi. Co 2-3 minuty muszę przerzucać, bo płynie zielsko, ściąga zestawy. No nieciekawie. Mam nadzieję, że na ten najlepszy okres, czyli za godzinę czasu, pod wieczór to się uspokoi i będzie można normalnie łowić. Bo póki co jest dramat. Spróbujmy na białego, zobaczymy, czy też jakieś zdręgi, płoteczki są. Jest, rybka pierwsza. Jednak biały robak nie zawodzi. Ale jaki to rozmiar. Także nie. Nie o to mi chodzi, jakby były 30, spoko. No dobra, ale póki co mogę się chwilę pobawić z takimi rybkami. Czyli tak, ryby są na pewno w łowisku, tylko że póki co są te malutkie. Druga rybcia. Co my tam mamy? Oj, no niestety niechcianego gościa. Jeszcze wieczór się nie zaczął. A tu mamy byka. Niestety. Jest, panie. Jest coś ładnego.
jest coś pięknego. O, no wszystko. Tylko nie tam, tylko nie tam, nie tam. Przyjawa pas. O, mam. No tak, myślałem, że to będzie lin, jak zobaczyłem tą rybę. Ale niestety jest coś innego. Tu jest niestety duży sumik. Ten sumik jest olbrzymi. Nie wiem, czy to nie mój największy w ogóle. A, no i najlepsza. Ochrzczona nowa wędka. Nowy NSC Match. To jest nieproszony gość. No, ale powiem wam, że to branie, byłem w ciężkim szoku. Po prostu sławik tak, od razu. Już dawno takie branie nie miałem. Jedzie sławik. No. I... Oh, co my tu mamy? Krąpia. Tej ryby to jeszcze to chyba nigdy nie złowiłem. Nie wiem, co się wydarzyło, ale ryby zaczęły brać. Tylko jeszcze nie te, co bym chciał. To najlepsza godzina łowienia właśnie się zaczęła. No i czekam na pierwsze oznaki pojawienia się dużych ryb. Na razie cisza. Dzisiaj mam zupełnie inny wieczór niż ostatnio. Wiatr, ochłodzenie, zmiana pogody, słońce już dawno za chmurami. No i widać, że coś tutaj się zmieniło. No i o dziwo, ryby się nie spawiają w ogóle. A to jest ich czas. Na jednym zestawie kukurydza, na drugim posówka. Wystawiane. Jest potężna ryba. Splątałem zestaw już. W drzewo mi weszła. Przykręciłem hamulec trochę. Poleciałem na tyle. Co tu się wydarzyło? Krzesło mi się złożyło. Wiem, że chyba. Niesamowite. Jest. Jest garaś 40 chyba. O, co to był za hol? Co tu się wydarzyło w ogóle? Zobaczcie tego balerona. Początkowo myślałem, że to jest srebrzysty. On takie ma ubarwienie, ale zobaczcie tą płetwę. Ona jest zaokrąglona. Ale ryba się chlapnęła. Zaokrąglona, co sugerowałoby, że jest to karaś pospolity, złoty. Złociutki. Odcień taki ma, no, ale te ryby tutaj tak mają. Także, no ciężko powiedzieć. Jak dla mnie to jest hybryda, ale no ja jestem daleki od tego, naprawdę. Dużo tych karasi w życiu złowiłem, ale w tym jeziorze one są bardzo zagadkowe. Ale przepiękne. No i super walcza. Zobaczmy, ile ma. Myślałem, że większy. 30 ile? Myślałem, że większy. 37. Fantastyczna ryba. Dobra, puszczamy i jeszcze spróbuję zmontować przynajmniej jeden zestaw. A wy dajcie mi znać w komentarzach, jak myślicie, jaki to jest karaś. Zrobiłeś mi dzień. Może jeszcze zdążę.
zawiązać zestaw i coś tam wydłubać z tej wody. Ryby sobie hasają, żerują, a ja co? A ja nie mam zestawu nawet jednego. Kiepsko to wygląda. Robię zestaw na bardzo szybko. Dobra, mamy to. Jest drugi zestaw w końcu. A ostatnie jakieś pewno, nie wiem, 5-10 minut łowienia. No, jeszcze jakieś tam bąbelki się znowu pojawiły. No dobrze, kochani, pora kończyć dzisiejsze łowienie. Zrobiło się naprawdę ciemno. Ja jeszcze sławiki widzę. Tam kątem oka zerkam sobie, czy jeszcze uda się wypracować jakieś branie. No ale dzisiaj już nie sądzę, że tak będzie. Za dużo hałasu tutaj narobiłem. No ale cieszę się niezmiernie. Udało się wypracować to jedno branie. Właśnie, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Jeszcze raz się przypomnę. Jak uważacie, jaki to jest gatunek karasia? Jeżeli chodzi o sprzęt, to poniżej w linkach macie sprzęt, którego używam. Jeżeli ktoś miałby ochotę kupić sobie jakiś fajny i niedrogi zestaw właśnie na karasie i liny, to serdecznie polecam. Cóż więcej mogę powiedzieć? Życzę Wam samych takich udanych dni nad wodą. No a ja już będę zwijał się do domu, także jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to standardowo zostawcie pierdoły, a my widzimy się w kolejnym odcinku Wędkuj z Bigfootem.